Państwa, pierwsza bramka dla drużyny Radomiaka, pierwsza bramka spotkania, 38 minuta, a gola dla drużyny Radomia zdobył Cezary Szpach. I druga bramka dla Radomiaka, Cezary Szpak z Rozu, a gola dla Radomiaka to był Marcin Grun. Trzeba trzeci gol dla Radomiaka i druga bramka Marcina Grunta. Bramka dla Radomiaka Daniel Barzyński. Pierwsza bramka dla MKS-u Rafał Jankowski. To jego 26. celne trafienie.